Obecność tylu fachowców zajmujących się dziedziną geografii, geologii świadczy niepodważalnie o tym, że walory turystyczne, krajoznawcze i geomorfologia miejscowości Górzno, jak i również jej okolic, to jeden z wielu atutów turystyki promujących nasze tereny i uwypuklających, dosłownie uwypuklających nasze tereny na mapie Polski, pozwalających znacząco wpływać na rozwój i promocję naszej miejscowości i okolic. Ostatnie zlodowacenie, dokładnie mówiąc okres młodoglacjalny, pozwala bardzo namacalnie pokazać Górzno pod względem właśnie tych walorów turystycznych, na które my jako mieszkańcy, społeczeństwo dziś nie mamy żadnego wpływu. Niemniej jednak powinniśmy czynić wszelkiego rodzaju starania pozwalające zachować tą naturalną rzeźbę terenu, dla której przyjeżdżają te ogromne ilości ludzi, którzy właściwie przejeżdżając przez Górzno, czy wjeżdżając do miejscowości Fiałki, która jest zlokalizowana zaraz przy mieście, po drugiej stronie jeziora Górzińskiego, właściwie osoby te widząc te tereny, no powiem bezpośrednio, zakochują się bezpowrotnie w tych terenach. Dowodem na to są również często organizowane plenery malarskie, fotograficzne, właśnie pokazujące kształt, rzeźbę i te piękno terenu naturalnego, który znajduje się na terenie miasta i gminy Górzno w obrębie Górzińsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. To jest również ogromny atut pod względem promocyjnym, który staramy się wykorzystać i będziemy wykorzystywać go również w przyszłości.